Powiedzmy, że na osi liczbowej mamy dwie liczby. Jedna liczba to liczba a, druga liczba to liczba reprezentowana przez literę b. Zapisałem te liczby w ten sposób, że b znajduje się bardziej z prawej strony względem a. I niepisana umowa dotycząca osi liczbowej jest taka, że liczby bardziej w prawo są większe czyli b jest większe niż a. Jeżeli chciałbym teraz wyznaczyć odległość pomiędzy liczbami a i b, to kto mi powie, ile ta odległość wynosi? Stąd dotąd, od a do b. Jak to obliczyć? Chyba najprościej wziąć większą z tych liczb, czyli b, i odjąć od niej liczbę mniejszą, czyli a. I wynik to będzie ta odległość. Takie odejmowanie da w wyniku liczbę dodatnią. Najczęściej, jeżeli mówimy o odległościach, to są to liczby dodatnie. Odległość mówi nam, jak bardzo te dwie rzeczy są od siebie oddalone. Jesteśmy w stanie wykonać takie odejmowanie i uzyskać w wyniku liczbę dodatnią, bo wiemy, że b jest większe od a. Dlatego ta różnica jest dodatnia. Ale co by było, gdyby to a było większe niż b? Prosta sprawa. Wykonalibyśmy to odejmowanie w odwrotnej kolejności. Narysujmy sobie taką sytuację: w tym przypadku a będzie większe niż b. Jeżeli chcielibyśmy tutaj obliczyć odległość pomiędzy b i a, to znowu weźmiemy większą z tych liczb, czyli a, i odejmiemy od niej mniejszą liczbę, czyli b. W ten sposób znowu otrzymamy w wyniku wartość dodatnią. Tutaj odejmowałem b odjąć a, tutaj odejmowałem a odjąć b, ale co by było, gdybyśmy nie wiedzieli, która z liczb a czy b jest większa? Co wtedy? Wtedy można zrobić tak. Wziąć dowolne z tych dwóch działań i obliczyć tak zwaną wartość bezwzględną. Jeżeli tak zrobimy, to nie ma znaczenia, czy weźmiemy b odjąć a, czy a odjąć b, bo bez względu na to, czy b jest większe od a, czy a jest większe od b. Otrzymujemy równoważne wyniki takiego działania. Wartość bezwzględna z a odjąć b jest taka sama jak wartość bezwzględna z b odjąć a. Do tego, każde z tych dwóch wyrażeń oznacza odległość pomiędzy tymi dwoma liczbami. Zachęcam Was do poćwiczenia z podstawianiem tutaj liczb ujemnych i obliczaniem wartości bezwzględnej z wyrażeń z liczbami ujemnymi. Przekonacie się sami, że ten zapis ma duży sens. W innym filmie powiem o tym więcej, ale. Jest ważne, że taka zamiana liczb pod wartością bezwzględną nie wpływa na wynik obliczeń. Popatrzmy na przykłady. Powiedzmy, że chcemy obliczyć odległość pomiędzy minus 2 i plus 3. Możemy popatrzeć na tę oś liczbową i na jej podstawie obliczyć, ile taka odległość wynosi. Żeby przemieścić się z minus 2 do plus 3, musimy pokonać dystans 1, 2, 3, 4, 5. Odległość stąd dotąd to 5. Możemy też policzyć to od końca, od 3 do minus 2. Też wyjdzie 5. Zobaczmy teraz, czy to, co zapisaliśmy wcześniej, jest dla tego przypadku prawdziwe. Jeżeli założymy, że nasze minus 2 to nasze a, a trójka to nasze b, to możemy takie równanie zapisać tak. Wartość bezwzględna z minus 2 odjąć 3. Ile to będzie? Minus 2. Odjąć 3 to minus 5. Czyli to się równa wartość bezwzględna z minus 5. I to się rzeczywiście równa 5. Zauważcie, że odjąłem większą liczbę od mniejszej. Otrzymałem wartość ujemną, ale wartość bezwzględna z liczby ujemnej dała nam w wyniku odległość pomiędzy tymi dwoma liczbami. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli zrobimy to zaczynając z drugiej strony. Co się stanie, jeżeli odejmiemy 3, odjąć minus 2? To będzie wartość bezwzględna z 3 odjąć i w nawiasach minus 2. Jeżeli odejmiemy mniejszą liczbę od większej, to wynikiem powinna być liczba dodatnia. Sprawdźmy, czy to się zgadza. 3 odjąć minus 2 to to samo co 3 dodać plus 2. Czyli 5. Wartość bezwzględna z 5 to oczywiście 5. Mam nadzieję, że widzicie o co chodzi. Jeżeli chcecie obliczyć odległość pomiędzy dwoma liczbami, to odejmujecie jedną od drugiej, w obojętnie jakiej kolejności. Możecie odjąć 3 od minus 2, albo minus 2 od 3. Pamiętajcie przy tym, żeby nie pogubić znaków. Potem obliczacie z tego wartość bezwzględną i wynik to dystans, czyli odległość pomiędzy tymi dwoma liczbami. Jest to bardzo ważne. W przyszłości w waszej karierze matematycznej możecie spotkać profesorów mówiących: Interesuje mnie odległość pomiędzy dwoma zmiennymi a i b. I najpierw taki profesor zapisze to tak, a za chwilę zapisze to tak. I zdanie sobie sprawy z tego, że są to identyczne wartości i że reprezentują odległość jest bardzo ważne.